Za siódmą górą, za siódmą rzeką, za morzem głębokim, za lasem wysokim, żyło sobie złote słonko. Mieszkało na błękitnym niebie. Łóżeczko miało z białych, wełnistych obłoczków. Służyło mu tysiące promyków. Ciężka była zima 1939 roku. Wojna, silne mrozy, śnieżyce. Ile razy słonko wychyliło nosek ze swego niebieskiego mieszkania, cofało się natychmiast, zrażone zimnem. I znowu szło spać. Aż pewnego ranka przebudziło się słonko. Wszystkie promyczki zaraz się zbiegły i uśmiechnięte czekają na pierwsze słowa słonka. On opowiada: wy pójdziecie zimę wypędzić, wy pójdziecie wiosnę sprowadzić, a wy, najmniejsze, najśliczniejsze, pójdziecie ludziom łezki ocierać i do ich domów radość sprowadzić. Przed II wojną światową moja rodzina Wiśniewskich mieszkała w Śródmieściu Warszawy przy ulicy Szczyglej. Jest to uliczka prostopadła do Nowego Światu, schodząca w stronę Powiśla. Ulica Szczygla to były piękne, wysokie kamienice, bardzo eleganckie, po obu stronach ulicy. My tam wynajmowaliśmy mieszkanie. Rodzina wiodła życie bardzo spokojne, uczciwe, patriotyczne, można powiedzieć. Rodzina nazywała się różnie. Była siwiutka babunia. Do niej mówiono pani Wiśniewska. Była ciocia, co miała czarne oczy. To była ciocia Jania. I było dwoje takich, co się nazywali Jakubowscy. Ona Zosia, on Janek. Moi rodzice wzięli ślub w 1938 roku przed wojną. Zaraz po ślubie przeprowadzili się do Wawra. I tam mieszkali, w domku jednorodzinnym, wynajęte mieszkanie z ogrodem. Niestety nie dane im było spokojnie żyć przez chociaż kilka lat, ponieważ zdarzyło się tak, że któregoś wieczoru zapukali do mieszkania Niemcy. Tata spokojnie usiadł, rozmawiał z Niemcami. Mama w widocznej ciąży cała drżała, co będzie dalej, ale ojciec jakoś udobruchał przybyłych i wyszli. Następnego dnia okazało się, że było pierwsze w Warszawie rozstrzelanie w Wawrze cywilów. Rodzice przerażeni zebrali manatki i wrócili do babci, czyli do mamy, mojej mamy, na ulicę Szczyglą. I tam razem zamieszkali. Chodził pan Bocian po wysokiej desce. Powiedzieć ci jeszcze? Maleńki, tyciusieńki promyczek bujał w powietrzu. Na koniec przyfrunęło maleństwo na ulicę Szczyglą, pod numer 3/5. Zajrzało do jednego okna na parterze, a tam wszyscy mają nosy czerwone. Babcia płacze, ciocia Jania płacze, Zosia płacze, a mężczyźni, choć udają, że są zuchy, ale też ciężko wzdychają. Patrzy promyczek przez szybkę, patrzy. Chciałby czym prędzej wejść do mieszkania i obetrzeć łezki ludziom. Ale jak się tam dostać? Tajemnica. Pan doktor zobaczył i usłyszał, że najgłośniej płakała Zosia. Kazał wszystkim wyjść z pokoju i został sam z Zosią i czarodziejską walizką. Otworzył ją i zanurzył ręce w czarodziejskich narzędziach. Narzędzia zadzwoniły cichutką piosenkę. Wtedy pan doktor kazał Zosi oczki zamknąć, dmuchnął, chuchnął, obcasami stuknął i położył koło Zosi małe zawiniątko. A w tym zawiniątku był maleńki promyczek zamieniony przez pana doktora czarodziejskim sposobem w malutką dziewczynkę. Tutaj on, a tu ona, tutaj mąż, a tu żona, a tu córcia znaleziona. To było 9 marca 1940 roku. Nazywam się Wanda Malinowska. Urodziłam się w Warszawie 9 marca 1940 roku. Ojciec już niedługo żył. W 1943 roku umarł. Mówiło się, że na płuca. Czy to był nowotwór, czy to była gruźlica? Nie wiadomo. I mama została ze mną, 3-letnią dziewczynką, córeczką. I razem z rodziną.
Szedł kotek po rzeczce w czerwonej czapeczce. Powiedzieć ci jeszcze? W mieszkaniu prowadzono tajne nauczanie. Siostry były nauczycielkami, trzy siostry i Jania, najstarsza siostra, zorganizowała tajne nauczania na Szczygle. I pamiętam dziewczynki, które przychodziły do nas, zresztą mam taką fotografię tych uczennic. Bardzo miłe dziewczyny, w różnym wieku przychodziły, uczyły się, bawiły się ze mną. To był dla mnie bardzo miły i sympatyczny czas. Wandzia zna swych przyjaciół doskonale, że ta blondynka w marynarskiej bluzeczce to Zosia Drozdowska, a nad nią roześmiana Marysia Grochówna. Po lewej stronie Wandzi uśmiecha się blado ciocia Jania, wymęczona okupacją, a po prawej szczerzy zęby Hala Czerwińska. Nad halą mała i miła Zosia Biernacka, a w środku króluje Alinka Kwiatkowska. Natomiast w Warszawie nasiliły się łapanki, nasiliło się napięcie. Wszyscy czuli, że coś się święci w powietrzu. I rzeczywiście wybuchło powstanie w 1944 roku. Nastąpiła kapitulacja powstania, burzenie Warszawy, podpalanie przez Niemców kolejno dom po domu i konieczność opuszczenia Warszawy. My mieszkaliśmy na Szczygle i przez ścianę graniczył z nami szpital polowy, gdzie rannych w czasie powstania przynoszono. My wyszliśmy z domu i z dala widziałam taką scenę, mam ją jeszcze w oczach. W dole ulicy rosło przeolbrzymie drzewo przy furcie wiodącej do klasztoru Szarytek. I pod tym drzewem gromadzili się ludzie, którzy wychodzili z okolicznych domów. Nagle ryk, bomba, w sam środek tego drzewa, drzewo strzaskane, ludzie zabici, ranni. Był to straszny widok. Byłam bardzo mała, 4 lata. Jak ta trasa wyglądała? W każdym razie pamiętam płonące ulice Warszawy. Mam w oczach do tej pory płomienie wydobywające się z okien, podsycane przez palące się ramy i z wnętrza przez palące się meble i wyposażenie mieszkań. Szliśmy takim powolnym pochodem przez ulice Warszawy, prawdopodobnie w stronę Dworca Głównego i stamtąd potem pojechaliśmy do Pruszkowa. Załadowano nas do pociągu i wieziono gdzieś w Polskę. Zatrzymaliśmy się w powiecie Końskie. I tam przyjeżdżali chłopi furmankami, nie wiem czy mieli taki nakaz, nie mam pojęcia. Przyjeżdżali furmankami i spośród tych warszawiaków, uciekinierów, wybierali sobie jakieś rodziny do siebie do domu. Spadł śnieg, zima. Była świetna zabawa, bo była zima ciężka. Wszyscy chodzili w takich, nazywało to się laczki, takie buty, tylko z przodu zakryte, a z tyłu bez pięty, z drewnianą podeszwą. I ten śnieg się tak nabijał na podeszwę, nabijał. Chodziło się jak na szczudłach. Wszystkim nam się bardzo podobało. Jedna wrona bez ogona chodziła po desce. Powiedzieć ci jeszcze? Zaczęliśmy myśleć o powrocie, ponieważ stopniowo, ale zaczęła kończyć się wojna. Na rekonesans pojechał brat mamy, Wacek. No wrócił z chybowymi wieściami, że Warszawa cała zburzona, że nie ma do czego wracać. Ale rodzina postanowiła wrócić, bo jakże bez ukochanej Warszawy żyć. Poszli na ulicę Szczyglą do swojego mieszkania, ale Szczyglej nie zastali. Wszystkie kamienice zburzone, wszystkie, dosłownie wszystkie. Z Janią, czyli z tą najstarszą córką mojej babci, chodziłam na spacery, zwiedzałam okoliczne ulice i raz znalazłyśmy na ulicy Trauguta w ruinach kwitnący kwiatek. To był mlecz, na żółto kwitnący. I wzięłyśmy ten krzaczek do domu
wsadziłyśmy, nie wiem, w jakąś miseczkę, w jakąś skorupkę, w jakąś puszkę. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, że tak się odradza Warszawa, że w tych strasznych ruinach nawet kwiaty już zaczynają kwitnąć. Oczywiście rodzina poszła na Szczyglą szperać w gruzach, czy czegoś nie wygrzebią. No nic nie było, nadpalone jakieś, czy popalone meble, jakieś resztki pościeli, cuda takie nie nadające się. Ale ktoś zauważył wystający zeszyt. Okazało się, że był to mój albumik, który prowadziła rodzina po moim urodzeniu. Trochę zdjęć, trochę opisów życia w okupowanej Warszawie. Bardzo cenna pamiątka i mam ją do dziś. To jest w zasadzie jedyna pamiątka, która pozostała z naszego rodzinnego życia w Warszawie przed wojną czy przed wybuchem powstania. Powiedzieć ci jeszcze?